Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, czym jest obiektywna moralność. Czy da się w ogóle taką wyznaczyć i co ona oznacza? Jak się ma do obiektywnej moralności udoskonalenie przykazań pomiędzy Starym a Nowym Testamentem? Zapraszam. Pytanie jest jednym z bardziej żywotnych, jeśli chodzi o antyateistyczne dyskusje. Bardzo częsty argument ze strony ateistów bazuje właśnie na kwestii obiektywnej lub właśnie nieobiektywnej moralności, to znaczy powszechnie przyjętą tezą w takim ateistycznym środowisku, współczesnym ateistycznym, przynajmniej tym polskim środowisku, jest to, że pomimo tego, że katolicy twierdzą, że obiektywna moralność istnieje, że moralność jest obiektywna, to jednak tak naprawdę jest subiektywna w ten czy w inny sposób, albo w tym sensie, że się zmienia, albo w tym sensie, że zostaje po prostu stworzona subiektywnie przez teologów moralnych i nazwana obiektywną po to, żeby zwiększyć jej autorytet. I wydaje mi się, że faktycznie jest tutaj kilka spraw do wyjaśnienia, tak żebyśmy dobrze rozumieli, o co chodzi z obiektywizmem moralności, w jakim sensie jest ona obiektywna, w jakim subiektywna. A więc, nie przedłużając już więcej, musimy podzielić sobie moralność na kilka etapów. Najpierw zaczniemy od tego najbardziej obiektywnego, czyli od tego, co po prostu wynika z naszej natury. Co mam na myśli, gdy mówię natura? Mam na myśli ten zbiór cech, które nas charakteryzuje. Nas, czyli wszystkich ludzi. Czyli to, co jest wszystkim ludziom wspólne. A więc jesteśmy istotami obdarzonymi rozumem i wolą. Wolą jesteśmy istotami cielesno-duchowymi. To są wszystkie te rzeczy. Oczywiście, gdy zapytamy ateistę, on zdefiniuje człowieka trochę inaczej. Natomiast to oczywiście antropologia będzie miała później kluczowe znaczenie dla moralności, ale tutaj nie będzie to jakimś wielkim punktem zapalnym. Zaczynamy po prostu od tego, że szukając obiektywizmu moralności, najpierw patrzymy po prostu na człowieka. To znaczy na to, kim on jest. Kim jest człowiek? Gdy widzimy, jaki jest człowiek, to szukamy tego, co jest dla niego dobre. Nie przyjemne, tylko dobre. Naprawdę dobre. I te czyny, które są dla niego naprawdę dobre, nazwiemy moralnymi. To jest ten podstawowy poziom prawa moralnego. To jest prawo naturalne. I ono jest obiektywne. To znaczy, tak jak ludzka natura sama w sobie jest niezmienna, jest pewną stałą dla wszystkich ludzi, tych pierwszych i tych ostatnich, niezależnie kiedy to było i kiedy to będzie. Jest to pewna stała kosmiczna, może nie kosmiczna, raczej powiedzielibyśmy może stała ziemska, jeśli można takiego pojęcia użyć. Jest to w każdym razie dla nas coś stałego. I skoro natura jako taka się nie zmienia, to co jest dobre dla człowieka pozostaje dobre, to co jest złe będzie dla człowieka złe. Myślę, że potrzeba tutaj przykładów, żeby to wyjaśnić. A więc dobrym dla człowieka jest, żeby korzystał, żeby wykorzystywał swój układ trawienny do tego, żeby dostarczać sobie środków odżywczych. Nie jest dobrym dla człowieka, żeby wykorzystywał swój układ trawienny do odurzania samego siebie, na przykład poprzez nadmiar alkoholu. Dlatego nadużywanie alkoholu będzie rzeczą, która jest niemoralna, jest szkodliwa dla człowieka, niemoralna i na poziomie samego prawa naturalnego, które poznajemy naszym rozumem poprzez rozpoznanie naszej natury, rozpoznanie skutków działań, możemy rozpoznać, że jest to coś dla człowieka niedobrego. Już tutaj dostrzeżemy pewne elementy subiektywne, to znaczy będą sytuacje, kiedy, jeśli chodzi o korzystanie z alkoholu, kiedy
będzie można bez wątpienia spożyć go więcej i takie sytuacje, kiedy nie będzie można go w ogóle spożyć, zależnie od tego, jakich zdolności percepcyjnych potrzebujemy w danej sytuacji. Człowiek, który wybiera się w podróż samochodem jako kierowca, potrzebuje lepszych zdolności percepcyjnych niż ten człowiek, który za chwilę idzie spać. Ale nigdy nie jest dopuszczalne, żeby całkowicie się używania rozumu pozbawić. Będzie dopuszczalne, żeby dosyć mocno się go pozbawić w sytuacji, kiedy jest to naprawdę konieczne, na przykład po stanie styczniowej i operacja polowa pacjenta, jak najbardziej będzie można w takiej sytuacji tym alkoholem napoić, choć też tutaj nie powinno to przekroczyć pewnej miary. Podejrzewam, że nawet z punktu widzenia takiego medycznego całkowite upojenie byłoby szkodliwe, a być może nawet uniemożliwiłoby operację, ale to tak spontanicznie po prostu wychodzę z takiego założenia. Jeśli ktoś wie lepiej, to proszę napisać w komentarzach. A więc już widzimy, że na tym pierwszym poziomie, gdy tylko zacząłem mówić o obiektywizmie, to już widzimy, że miesza się w to pewien subiektywizm i to jest zupełnie naturalne. To znaczy, za każdym razem, gdy mówimy o moralności, to oczywiście ona będzie wyznaczana przez jakiś cel i jakieś środki. A więc gdy wchodzimy już na konkretną płaszczyznę naszych życiowych decyzji, to tam zawsze będą te elementy subiektywne, co nie zmienia faktu, że zasady pozostaną obiektywne. I to są te zasady właśnie prawa naturalnego. To, co zostało rozpoznane jako dobre dla człowieka, to, co zostało rozpoznane jako złe i później kwestia wyważenia odpowiednich środków do tego, co dobre i do unikania tego, co złe. Wyważenie, dobór środków jest kwestią subiektywną, natomiast same zasady są kwestią obiektywną. Może inny przykład. Ten przykład drugi nie jest apologetycznie najlepszy, dlatego że jest w jakiś sposób kontrowersyjny, ale moim zdaniem jest on bardzo dobrym przykładem tego, jak racjonalna moralność działa. No jest to moralność seksualna. Tak samo jak w przypadku układu trawiennego możemy rozpoznać, do czego on służy i wyciągnąć wnioski, co jest dla człowieka dobre, a co nie jest dobre. Tak samo z punktu widzenia prostej biologii możemy rozpoznać, do czego służy układ rozrodczy, do zrodzenia potomstwa, które ma zapewnić przetrwanie gatunku. Z punktu widzenia biologicznego to jest oczywiste. I zarzut, że przecież nie każdy stosunek seksualny będzie prowadził do poczęcia dziecka, jest zarzutem, który nie ma wiele wspólnego z pytaniem o cel, dla którego sam układ rozrodczy istnieje, bo to, że nie zawsze on doprowadzi do spełnienia swojego pierwszego celu, w żadnym wypadku nie neguje jego pierwszego celu. Nasz rozum jest stworzony dla prawdy, natomiast stosunkowo często uda się go jednak oszukać, stosunkowo często nie dotrze do poznania prawdy, stosunkowo często damy się wprowadzić w jakieś maliny i nie zmienia to faktu, że zasadniczo został on stworzony do poznania prawdy i że to jest jego podstawowy cel. Możemy więc rozpoznać na poziomie rozumowym, że układ rozrodczy służy do przekazania życia. Na poziomie rozumowym możemy rozpoznać, że jak już to życie zostało przekazane, to obowiązkiem jest się o to życie zatroszczyć. Dlatego możemy mówić, że cała ludzka płciowość jako cel ma zrodzenie i wychowanie potomstwa, czyli zatroszczenie się o to, żeby to potomstwo, które zostało powołane do życia, mogło przeżyć. No bo oczywiście można łatwo rozpoznać, że skoro już się powołało do życia jakąś istotę, to należy później o nią zadbać i nie powinna ona być zostawiona sama sobie i skazana przez to na śmierć. A więc celem płciowości jest zrodzenie i wychowanie potomstwa i później nasz rozum może rozpoznać, co jest dobre dla człowieka jako jednostki i człowieka jako społeczeństwa, to znaczy człowieka jako części społeczeństwa właśnie w kontekście płciowości. Można dosyć łatwo rozpoznać, że przyjemność wynikająca z aktów płciowych jest stworzona podobnie jak w przypadku układu trawiennego jako nagroda za spełnienie czegoś, co jest korzystne dla człowieka jako jednostki albo dla społeczeństwa. I możemy dosyć łatwo rozpoznać, że będzie czymś niebezpiecznym, żeby szukać samej tylko nagrody
bez wykonania tego, za co ta nagroda została przewidziana, czyli zrobienie czegoś, co jest wysoce korzystne dla jednostki lub dla społeczeństwa, czyli na przykład czegoś, co może doprowadzić do zrodzenia i wychowania potomstwa, do powołania do życia kolejnych jednostek, o które będziemy w stanie się zatroszczyć, zadbać, wychować po to, żeby ludzkie społeczeństwo mogło dalej funkcjonować. I w ten sposób na poziomie rozumowym łatwo można dojść do tego, że czymś niemoralnym jest wszelki rodzaj onanizmu, czyli szukanie tej nagrody, tej przyjemności w sposób, który nie może doprowadzić do poczęcia. Z natury rzeczy nie może doprowadzić do poczęcia. Tutaj można by bardzo głęboko wchodzić w szczegóły, w sensie no właśnie co w przypadku osób, które są bezpłodne. Jest to sytuacja trochę inna. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku osoby bezpłodnej ta osoba robi wszystko, co jest naturalnie potrzebne do tego, żeby doszło do poczęcia. Być może jakaś choroba powstrzymuje, być może ta choroba ustąpi, być może jednak ten układ zadziała tak, jak powinien. Jest to inna sytuacja niż sytuacja osoby, która świadomie i dobrowolnie podejmuje decyzję, żeby podjąć współżycie seksualne w ten sposób, żeby absolutnie nie mogło dojść do poczęcia dziecka. Jest to jednak inna na poziomie moralnym działalność, ale nie kręcę tego materiału przede wszystkim na temat etyki seksualnej. Jest to tutaj tylko przykład, dlatego nie będę za daleko w to wchodził. A więc rozpoznajemy na poziomie obserwacji, czym jest człowiek i jakie są jego cele, co jest dla człowieka dobre, a co jest dla człowieka niedobre, można rozpoznać już bez nawet wchodzenia w, powiedzmy, takie nauki neurobiologiczne, o czym zaraz też jedno słowo powiem, można dostrzec, że szukanie tej nagrody za dokonanie czegoś, co jest korzystne dla gatunku ludzkiego, bez dokonania tego będzie czymś niemoralnym. To jest powód, dlaczego właśnie onanizm jest zawsze niemoralny. Z punktu widzenia wychowania potomstwa, czyli zatroszczenia się o to, żeby to dziecko nie tylko było poczęte, ale również mogło się urodzić i mogło być później wychowane, mogło się dobrze rozwinąć. Z tego punktu, ze względu na ten punkt, jest potrzebne, żeby to dziecko wychowywało się w trwałym związku. Ze względu na ten drugi cel, czyli zrodzenie i wychowanie potomstwa, aby zmaksymalizować szanse na dobre wychowanie potomstwa, jest to niezwykle korzystne, żeby te akty płciowe odbywały się w związku, który jest trwały, gdzie ludzie obiecali sobie, że pozostaną ze sobą ze względu na dobro potomstwa do końca swojego życia, po to, żeby dbać o to potomstwo, żeby je wychowywać. Tutaj, jeśli komuś, to dla kogoś to nie jest oczywiste, że dla dziecka jest dobrym, gdy wychowuje się z ojcem i z matką, to naprawdę odsyłam do jakichkolwiek badań na ten temat. Wszelkie badania, które uwzględniają ten czynnik, pokazują, że wszystkie możliwe patologie wzrastają zwykle kilkukrotnie w przypadku dzieci, które prawdopodobieństwo tych patologii wzrasta kilkukrotnie w przypadku dzieci, które wychowały się bez któregoś z rodziców. To nie jest jakiś zarzut, to nie oznacza, że ktoś jest skazany na jakąś patologię przez to. Natomiast aby zmaksymalizować szanse na dobre, harmonijne środowisko wychowawcze, jest to konieczne, żeby to środowisko wychowawcze było dbać, koniecznym jest, żeby dbać o to, żeby to było tak korzystne, jak tylko to możliwe. A więc ze względu na zrodzenie potomstwa, wszelkie szukanie zmysłowej przyjemności bez, czy ze świadomym wykluczeniem możliwości poczęcia jest niemoralne. Ze względu na troskę, konieczną troskę o to, żeby to poczęte dziecko było wychowane, żeby mogło się harmonijnie rozwijać, wszelki rodzaj współżycia poza małżeńskiego, czyli bez trwałego związku, jest niemoralny. Dosyć długo to wyjaśniałem, pomimo tego, że jak powiedziałem, jest to tylko przykład, ale ze względu na to, że wzbudza to jednak dosyć duże kontrowersje, myślę, że warto, żeby to trochę dokładniej omówić.
Jeśli będą powstawały tutaj pytania, to też proszę w komentarzach pisać. Być może nagram jeszcze jeden materiał kiedyś na ten temat, choć już też były materiały, na przykład czystość a przetrwanie narodu albo nauk, czy chyba tytuł brzmiał, czy nieczystość to najgorszy z nałogów. To, co nas doprowadza do ostatniego wątku z tego przykładu, który jednak warto poruszyć. No dzisiaj też wiemy, że właśnie onanizm, który nie jest, czyli to nieograniczone szukanie tej zmysłowej przyjemności, prowadzi do takich samych skutków jak uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. To jest z punktu widzenia biologii bardzo prosty wniosek, a jest to uzależnienie szalenie niebezpieczne, bo wystarczy do tego pornografia, czyli coś, co jest w zasadzie darmowo dostępne, w przeciwieństwie do alkoholu czy narkotyków. A więc nauk szalenie niebezpieczny i to jest ten nauk, który w dużej mierze dotyka większości polskich nastolatków, a więc jest to rzecz szalenie niebezpieczna dla przetrwania narodu jako takiego. I tutaj też widzimy, w jaki sposób moralność się mści, to znaczy w jaki sposób niezachowanie moralności się mści, to znaczy nie przez przypadek etyka seksualna zawsze wśród praktycznie wszystkich ludów jest traktowana priorytetowo, bo jest to kwestia przemiany na materii społeczeństwa, jeśli można tak powiedzieć w cudzysłowie trochę, ale jednak jest to materią, są ludzie dla społeczeństwa, jest to kwestia następstwa po sobie pokoleń, żeby społeczeństwo miało szansę na przetrwanie, musi mieć liczne kolejne pokolenia i dobrze wychowane kolejne pokolenia. Dlatego ludzkość zupełnie spontanicznie podchodzi z takim wielkim szacunkiem, z wielką powagą wobec kwestii płciowości i te społeczeństwa, które liberalizują swoje podejście do seksualności, zwykle dosyć szybko przestają istnieć, bo z tego czy innego powodu brakuje, po prostu brakuje dzieci, brakuje kolejnych pokoleń, a te, które są zwykle, też są już niewystarczająco dobrze wychowane. I bardzo często wielkie imperia właśnie w ten sposób upadają. Warto spojrzeć na naszych zachodnich sąsiadów, na Niemców, którzy mają przyrost demograficzny na takim poziomie już od lat, że już dzisiaj widać, że za 50 lat, jeśli te proporcje, tendencje się utrzymają, to przybysze z zewnątrz pochodzenia arabskiego będą w stanie przegłosować rdzennych mieszkańców w demokratycznych wyborach i na przykład wprowadzić prawo szariatu i stworzyć nową no raczej nie republikę, tylko już jakiś nowy kalifat albo coś w tym stylu. Jeśli tylko ta tendencja demograficzna się utrzyma i to jest naturalne. Społeczeństwa, które mają zbyt mało dzieci i te dzieci nie są wystarczająco dobrze wychowane, tak jako całościowo, tak? Czyli nie są wychowane jako jednostki, które będą dbały o społeczeństwo, to zwykle idzie ze sobą w parze. Siłą rzeczy wtedy jakiś inny lud będzie musiał zastąpić ten, który się zestarzał. No, zestarzał się dosłownie, ale bardzo głęboko już wszedłem w ten przykład. Przepraszam, miałem nie wchodzić, ale jest to rzecz, która zawsze wzbudza, no tak jak właśnie przed chwilą wyjaśniłem, wzbudza dosyć duże emocje, dlatego myślę, że jednak ma to jakiś sens. W każdym razie to jest coś, co jesteśmy w stanie naturalnie, światłem naszego rozumu rozpoznać, że jest dobre dla człowieka, co jest tym dobre, a co jest tym niedobre dla jednostki i dla społeczeństwa. A więc mamy ten poziom prawa naturalnego, który jest obiektywny. To jest po prostu to, co jest dla człowieka dobre lub niedobre. Natomiast na to później nachodzi całe mnóstwo różnego rodzaju idei i wpływów, które są z zewnątrz. To znaczy, gdy spojrzymy teraz na nasz XXI wiek, no to jeśli spojrzymy na świat, to ludzie mają bardzo różną moralność. Ona nie wzięła się znikąd. To nie jest tak, że jak człowieka zostawimy bez wychowania, to on przyjmie jakąś taką naturalną formę moralności, taką na przykład właśnie liberalnego ateisty XXI wieku. Tylko jeśli go całkiem samego sobie zostawimy, to będzie używał pewnie rozumu w stopniu bardzo ograniczonym, bo człowiek potrzebuje uczyć się używania rozumu od poprzednich pokoleń, pewnie jego moralność będzie bardzo, bardzo prymitywna po prostu. Człowiek wyrasta w jakiejś kulturze i dziedziczy pewne pojęcia również moralne i one z kolei wynikają z
rozpoznania tego prawa naturalnego przez poprzednie pokolenia, z pewnych kulturowych zwyczajów, które jakoś tam bazują na tym prawie naturalnym, ale właśnie lepiej lub gorzej. Później wynikają z jakichś refleksji filozoficznych, tak, które pojawiły się i później miały duży wpływ na społeczeństwo. Jest mnóstwo różnych rzeczy. Wypływa z religii, wypływa z objawienia Bożego, które również za chwilę będziemy sobie rozważali. Więc różne czynniki później wchodzą i tworzą takie, powiedzmy, zwyczajowe prawo moralne. I ono oczywiście jest subiektywne. To znaczy, ono zawsze będzie podlegało różnym wpływom, czynnikom, zawsze będzie w jakiś sposób dziedziczone i ono powinno się opierać na tym prawie naturalnym, no ale łatwo, myślę, że to jest oczywiste, że łatwo może dojść tutaj do pewnego zwyrodnienia, wykrzywienia, ale również może dojść do pewnej precyzacji, do sprecyzowania tego, co w prawie naturalnym jest tylko jakoś ogólnie stwierdzone. Na przykład właśnie w kwestiach seksualności prawo naturalne dosyć ogólnie właśnie podaje po prostu, rozum może rozpoznać, że układ rozrodczy jest dla zrodzenia i wychowania potomstwa, że jest to konieczne dla przetrwania społeczeństwa, czyli będą potępione te rzeczy, o których mówiłem już wcześniej. Natomiast później takie prawo zwyczajowe, moralne prawo zwyczajowe, może to w jakiś sposób tak bardzo konkretnie ograniczać, na przykład regulując kwestie strojów, które są odbierane jako przyzwoite i nieprzyzwoite. To jeśli to jest dobrze osadzone w tym prawie naturalnym, to będzie regulowało kwestię tych strojów tak rozsądnie. Z jednej strony dbając o przyzwoitość, z drugiej strony nie, powiedzmy tak, fanatyzując tego, jak to jest w przypadku islamu, gdzie faktycznie mamy do czynienia z pewną fanatyzacją, można powiedzieć, kwestii strojów, gdzie przede wszystkim, jeśli chodzi o stroje kobiece, pewnie ze względu na to, że tam nie istnieje pojęcie cnoty, czystości, u mężczyzn przynajmniej, przez to jakby cały nacisk na czystość poszedł w stronę skromności kobiet, bo nie istnieje jakby ta druga strona, która powinna to jakoś regulować. A więc prawo naturalne, człowiek rozpoznając prawo naturalne na wielu różnych poziomach, powinien rozpoznać również na przykład, że człowiek powinien mieć odsłoniętą twarz, że jest to kluczowe, bo to twarz jest lustrem duszy, to ona pozwala człowieka odebrać jako jednostkę, nie jako tylko jakiś tam punkcik w tłumie, tylko jako jednostkę, która wyraża nasze myśli i uczucia, która jest tym źródłem zmysłów, to może za dużo powiedziane, ale tym odbiornikiem, głównym odbiornikiem zmysłowym i głównym środkiem komunikacji. Ale to nie wiem, czy to jest czytelne, co mówię, czy tutaj nie bardzo się zapędziłem w ten przykład. Dwa słowa może, żeby to wyjaśnić. Mianowicie, chodzi mi o to, że prawo naturalne określa mnóstwo różnych rzeczy. To nie jest tylko kwestia właśnie tego, co powiedziałem, seksualności i pierwszego przykładu, czyli tego, że człowiek powinien jako tak dbać o swoje zdrowie. Ono określa mnóstwo różnych rzeczy, ale później to prawo naturalne, jego rozpoznanie przybiera różne formy. Tak? Na tym zostaje nadbudowane takie prawo zwyczajowe i ono mniej lub bardziej temu prawu naturalnemu odpowiada. Później dochodzą tam różne refleksje filozoficzne i tak dalej, zewnętrzne czynniki, które wpływają w ten czy w inny sposób na to prawo zwyczajowe. I to prawo zwyczajowe oczywiście, że ono jest subiektywne, ale mówiłem o tym w ostatnim materiale, a propos, to były śmieszne zarzuty ateistów, że ateiści mają tutaj taką dziwną tendencję do tego, żeby wychodzić z założenia, że prawo zwyczajowe, które przyjmują ateiści XXI wieku, jest w jakiś sposób taką domyślną, naturalną i najwyższą formą moralności. Nie jest. Jest konkretnym prawem zwyczajowym, wynikającym z różnych czynników, lepszym lub gorszym, tak? Natomiast na pewno nie jest jakąś domyślną i jedyną skuteczną i obiektywną formą moralności. Albo najlepszą, powiedzmy, najlepszą możliwą. Nie, jest po prostu taką, a nie inną formą wynikającą z takich, a nie innych czynników właśnie na tym poziomie. Nie na poziomie prawa naturalnego, tylko takiego właśnie zwyczajowego prawa, które jakoś tam zostało wypracowane.
Myślę, że zarówno ateistom, jak i katolikom już w tej chwili powinno pojawić się to pytanie. No dobrze, ale co w takim wypadku z Bożym objawieniem? Nie jestem w środku kadru, przepraszam. Co w takim wypadku z Bożym objawieniem? Skoro mamy Pismo Święte, mamy tradycję i mamy Boże przekazania, no to jak to się ma? Jak to się ma? Jest to jeden z tych czynników zewnętrznych, o których mówiłem. To znaczy, człowiek został stworzony tak, żeby rozumem rozpoznać to prawo naturalne, tak samo, żeby rozumem rozpoznać Pana Boga. I robi to zarówno Arystoteles, który dochodzi do tego, że Bóg jest czystym aktem, czy dziki człowiek gdzieś tam w IV wieku przed Chrystusem w Ameryce Południowej, który widzi, że świat jest uporządkowany i rozpoznaje w tym, że każdy porządek musi, za porządkiem musi stać jakiś rozum i dlatego zaczyna w jakiś sposób próbować czcić jakieś bóstwo, no bo widzi konieczność jakiegoś rozumu, jakiejś osoby, która ponad tym wszystkim stoi, jest wystarczającą przyczyną dla tego, co zaobserwował. Ale to tylko na marginesie. My jesteśmy przy prawie moralnym, a więc człowiek tak jest stworzony, żeby prawo naturalne rozpoznał swoim rozumem. Natomiast Pan Bóg może również do człowieka przemówić. Może również przekazać pewne informacje. Po co? Po to, żeby człowiekowi było łatwiej dotrzeć do pewnych trudnych praw i żeby większa liczba osób mogła dotrzeć do tych praw, które być może wymagają jednak dużej refleksji i pewnych zdolności umysłowych, żeby do nich dojść tak po prostu samemu. Dlatego Pan Bóg objawia pewne rzeczy, na przykład sam fakt swojego istnienia albo fakt istnienia duszy nieśmiertelnej, po to, żeby nam pomóc w dotarciu do tych prawd. Objawia też rzeczy, których byśmy sami nie mogli zgadnąć, jak na przykład Trójca Przenajświętsza. I w ten sposób, w ten pierwszy sposób, nie jak Trójcę Przenajświętszą, tylko jak coś, do czego moglibyśmy dojść, zostają nam objawione również pewne prawa moralne. Jest to rodzaj przypomnienia nam tych praw moralnych. Jest to rodzaj wsparcia, które ma służyć do tego, żeby poznanie tych praw moralnych było bardziej powszechne i żeby było prostsze. I to jest na przykład dekalog. I to jest w ogóle prawo Starego Testamentu. I oczywiście Pan Bóg może przypominać prawa, które są w danej sytuacji bardziej potrzebne. Gdy mówimy właśnie o prawie Starego Testamentu, on ma bardzo specyficzny charakter. To nie jest prawo, które miało się rozejść niejako na cały świat. To było prawo, które zostało dane jednemu ludowi po to, żeby ten lud został dobrze przygotowany na przyjście Mesjasza, po to, żeby Mesjasz mógł przynieść pełnię nauki i ta pełnia nauki, żeby mogła się rozejść po całym świecie. A więc ma to taki bardzo specyficzny charakter i tak należy podchodzić do tego prawa Starego Testamentu. A więc w tym sensie jest ono subiektywne, to znaczy jest ono dostosowane do Izraelitów z tego konkretnego czasu. Jest to prawo, które właśnie ten Izraelita z tego czasu miał otrzymać, które jemu było potrzebne, żeby właśnie jego tam, gdzie był, złapać i podnieść wyżej, tak, żeby ten naród był gotowy na to, żeby przyjąć Mesjasza. Naprawdę nawet na samych kartach Starego Testamentu wyraźnie widać ten rozwój Izraelitów. Gdy spojrzymy na Pięcioksiąg, czy też nawet na Księgi Królewskie, czyli powiedzmy, że taki początek, chronologicznie początek historii Izraela, to Izrael myśli tak w sposób bardzo doczesny. Perspektywa, którą Pan Bóg im daje, jest też mniej lub bardziej doczesna, bo najwyraźniej w ten sposób myślą i takich argumentów przede wszystkim potrzebują, że będziecie zachowywali prawo, to będzie wam się dobrze działo. Natomiast z czasem, gdy spojrzymy na księgi machabejskie, ostatnie księgi Starego Testamentu, to są już zupełnie inni Izraelici. To nie są już Izraelici, którzy myślą nieustannie o tym, żeby im się dobrze działo. To są Izraelici, którzy są już gotowi na męczeństwo ze względu na swoją wiarę. Którzy mówią tak do prześladowców: wy nam odbieracie życie, ale nie myślcie, że unikniecie kary Bożej, a Bóg nam odda nasze ciała, które oddajemy teraz z miłości do Niego, ze względu na miłość do Jego prawa. To są Izraelici, którzy już naprawdę wierzą w zmartwychwstanie ciał. To są Izraelici, którzy są już gotowi na heroizm, na męczeństwo. To są Izraelici, którzy już widać, że żyją duchem. Ten naród się faktycznie uduchowił przez historię Starego Testamentu i do tego miało to prawo służyć, żeby był ten naród, który
jest zdolny do pewnej takiej spekulatywnej myśli, który będzie gotowy przyjąć bardzo doniosłą naukę Pana Jezusa, taką bardzo już niedoczesną, właśnie nieziemską, który będzie skromny na swój sposób, bo faktycznie Izraelici, to prawo Starego Testamentu było bardzo nastawione na taką zewnętrzną skromność. Te stroje Izraelitów i praktyki, powiedzmy etyka seksualna, były bardzo restrykcyjne, to nie znaczy, że nie było u nich niemoralności. Było bardzo dużo, jak wszędzie na świecie, bo te porządki są bardzo silne i tutaj prawo Starego Testamentu tego nie powstrzyma, że ludzie grzechy popełniają, ale jednak jako całość ten naród faktycznie wyróżniał się swoją skromnością i to jest naprawdę zdecydowanie na plus. To umożliwiło później raz, że Najświętszą Maryję Pannę, dwa, że Pana Jezusa i Jego apostołów, którzy mogli nam później przedstawiać naukę na zupełnie nowym poziomie. Także prosty rybak z Galilei mógł napisać te słowa, że mężowie darzcie swoje żony czcią, bo są dziedzicami tej samej łaski. A więc ta istotowa równość kobiety i mężczyzny uargumentowana teologicznie. I ci ludzie potrafią to przyjąć. Ci ludzie są gotowi, żeby to zrozumieć. Mówimy najpierw o pierwszych uczniach i później nieść na cały świat i później cały ten świat tak zapłodnić tą ideą, tymi wielkimi ideami Ewangelii. I w tym sensie Stary Testament spełnił swoją funkcję. Oczywiście nie powstrzymał Izraelitów przed tym, żeby dokonać tej największej zbrodni bogobójstwa. Natomiast to jest cała ta historia jest właśnie taka słodko-gorzka, bo tak, dopuścili się oni tej wielkiej, straszliwej zbrodni, ale z drugiej strony jednak apostołowie, pierwsi uczniowie to są Izraelici, którzy byli w stanie przyjąć te wielkie myśli i byli w stanie zanieść je na cały świat, a po części na święty Paweł, przecież rabin, tak? Czyli bezpośrednio można powiedzieć dziedzic tej tradycji Starego Testamentu, tak dosłownie osobiście. A więc podsumowując, mamy z jednej strony prawo naturalne, które wynika po prostu z naszej natury, z tego co jest dobre i co jest złe dla człowieka. Z drugiej strony mamy, nazwijmy to takie zwyczajowe prawo moralne, które jest owocem wielu różnych czynników. I mamy Boże objawienie, które jest jednym z tych czynników, oczywiście kluczowym. Jeśli Bóg przychodzi i nam mówi, jak powinniśmy żyć, no to mamy obowiązek tego słuchać, ale jednak jest to czynnik bardziej przypominający niż definiujący. Choć może on być w tym sensie definiujący, że Pan Bóg może przez objawienie nam coś sprecyzować i w pewnym stopniu postawić poprzeczkę wyżej. Tak faktycznie się dzieje w przypadku objawienia Nowego Testamentu bardzo wyraźnie. Choć nawet w przypadku Starego Testamentu w pewnych momentach Pan Bóg stawia tą poprzeczkę bardzo wysoko. Na przykład kwestia nie tworzenia żadnych obrazów. Dlaczego akurat w tym punkcie stawia tą poprzeczkę tak wysoko? Dlatego, że istniało tam dla Izraelitów ogromne niebezpieczeństwo, że wpadną w bałwochwalstwo, że zaczną czcić, a zaczną od kultu Pana Boga w jakichś obrazach, a skończą na takim pogańskim kulcie obrazów, co było oczywiście bardzo prawdopodobne. Dlatego ta poprzeczka tam jest postawiona mega wysoko, także w ogóle mają nie tworzyć tych obrazów. I to jest taki przykład, gdzie objawienie stawia poprzeczkę wyżej, ze względu na konkretną sytuację tych Izraelitów. Są przykłady, gdzie Pan Bóg w Starym Testamencie stawia tą poprzeczkę niżej, to znaczy dyspensuje od zachowania pewnych rzeczy, które powinny były być, to znaczy, które zasadniczo z prawa naturalnego wynikają, ale nie w tym stopniu, że nie jest możliwe normalne ludzkie funkcjonowanie bez ich zachowania. To jest na przykład kwestia nierozerwalności małżeństwa, gdzie, jak Pan Jezus mówi, przez zatwardziałość waszych serc Pan Bóg zaczął tolerować, czy pozwolił, czyli wyraził pewną tolerancję wobec rozwodów w Starym Testamencie. Najwyraźniej Izraelici nie byli na to gotowi, żeby przyjąć to prawo jakby w całej jego okazałości, całkowity zakaz rozwodów. Co to znaczy nie byli gotowi? To znaczy, że danie im tego prawa nie przyniosłoby wymiernych efektów. Mogłoby przynieść większe szkody niż pożytek. Skąd my to wiemy? No zakładamy. Skoro, to znaczy takie mamy wyjaśnienie Pana Jezusa, przez zatwardziałość waszych serc Mojżesz wam na to pozwolił. Czyli najwyraźniej danie im tego prawa po prostu nie przyniosłoby wymiernego efektu. Oczywiście Pan Bóg wie, co przyniesie jaki efekt i wie, jakie prawo dać, żeby tych Izraelitów właśnie z tego okresu doprowadzić do najlepszego dla nich możliwego stanu.
I tak też Stary Testament może pewne rzeczy dyspensować. I to jest też wyjaśnienie, dlaczego na przykład kwestia niewolnictwa nie została od razu, czy to w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie, nie została od razu zakazana i zmieniona. Samo w sobie niewolnictwo zawiera, czy inaczej, niesie ze sobą zagrożenie bardzo wielu grzechów. Samo w sobie ma naprawdę, powiedzmy, zalążki bardzo wielu rzeczy niemoralnych, ale może istnieć w formie, która nie będzie bezpośrednio przeciwko prawu naturalnemu. I w pewnym stopniu, to może jest dziwny argument, ale jednak w pewnym stopniu współcześnie również mamy niewolnictwo, a wydaje się, że raczej będzie szło w stronę dalszą jeszcze tegoż właśnie niewolnictwa, choć w specyficzny sposób. Ale pamiętajmy, że niewolnicy często tworzyli się, znaczy sami stawali się niewolnikami. To mamy też w przypadku Egiptu opisane właśnie w Starym Testamencie, gdzie Egipcjanie już nie mają, grozi im klęska głodowa i sprzedają się niejako jako niewolnicy faraonowi. I to naprawdę grozi nam również dzisiaj. A w pewnym stopniu taki człowiek, który jest uwięziony na kredycie, którego nie jest w stanie spłacić, który jest niejako w garści tych wielkich banków, które cały czas większość jego pracy zabierają dla siebie. Tutaj naprawdę jakby dalekie od niewolnictwa to nie jest. Nam się to niewolnictwo kojarzy z instytucjami takimi bardzo nieludzkimi. No i słusznie, bo jest ogromne ryzyko w przypadku niewolnictwa, że doprowadzi to do różnego rodzaju nadużyć. Natomiast samo w sobie to, że jest człowiek, który jest tym niewolnikiem i musi pracować dla swojego pana, może nie szkodzić mu aż tak bardzo, że nie będzie w stanie osiągnąć swoich celów zasadniczych, że będzie w stanie i poznać Pana Boga, i do Niego zdążać, założyć normalnie funkcjonującą rodzinę. W normalnie funkcjonującym systemie to może być coś, co można tolerować. To jest to, co chcę tutaj powiedzieć. To znaczy, jest to coś, co może być w takim stanie, że może być tolerowane. I zwykle tutaj w przypadku ateistów, to pamiętam w przypadku pana Wybrańczyka, to było bardzo takie ciekawe zestawienie, że czyli ksiądz mówi, że moralnym jest, żeby tłuc niewolnika kijem, czyli podaje jakiś już bardzo konkretny przykład, jakieś kary cielesnej, że ja mówię, że moralnym jest, żeby zastosować taką i taką karę. Kwestie tego, w jaki sposób, co zostaje karane i nagradzane, to są kwestie już zupełnie inne. I pamiętajmy o tym, że kary cielesne były stosowane nie tylko wobec niewolników, tylko również wobec i starożytnym Izraelu jeszcze długo, długo później. Kara biczowania była powszechnie stosowaną karą i można się zastanawiać, czy to jest optymalne, czy nie jest optymalne. Natomiast było to coś, co było zupełnie powszechnie praktykowane nie tylko wobec niewolników. I znowu można zadać pytanie, czy Pan Bóg nie mógł w Starym Testamencie zakazać w ogóle kar cielesnych? No mógł. Tylko pytanie, czy wywołałoby to efekt, który był lepszy? Czy faktycznie dało się wtedy tak po prostu poprzez zakazanie coś naprawić? Czy może raczej ze względu na okoliczności Izraelici nie byliby w stanie tego sensownie wykonać, nie byliby w stanie tego zrozumieć? Zrozumieć tak dogłębnie, dlaczego to jest potrzebne, jak to zrobić, żeby to miało sens i być może doprowadziłoby to do szkód większych niż do zysków, które mogłyby przez to być osiągnięte. I to, do czego tutaj dążę, myślę, że proste porównanie człowieka, który wychowuje dziecko. Nie da się dziecku od samego początku wszystkiego wyjaśnić. Tak powoli doprowadza się do zrozumienia kolejnych prawd moralnych. Pewnych rzeczy możemy wymagać od razu, inne muszą dopiero zostać nauczone, dopiero zostać wypracowane. W przypadku całych społeczeństw ten proces musi być jeszcze dłuższy. Pewne idee muszą być przetrawione przez społeczeństwa, tak żeby były naprawdę zrozumiane, żeby to naprawdę przyniosło trwałe owoce. I czasami zbyt radykalne postawienie jakichś zasad, jakichś przepisów, jaki może doprowadzić do efektów zgoła odwrotnych, tak? Może doprowadzić do niezrozumienia, później buntu
i powrotu do czegoś, co było jeszcze gorsze, na przykład. A więc czasami wymaga to pewnego czasu i jest to możliwe. I o to mi w tym materiale w dużej mierze dzisiaj chodzi, żeby pokazać, że mamy pewien bazowy, obiektywny poziom prawa naturalnego, ale objawienie Boże, które później przypomina to prawo naturalne albo precyzuje w jakiś sposób, może na pewne punkty położyć nacisk większy ze względu na okoliczności, pewne punkty odpuścić nie całkowicie, nie w tych najważniejszych sprawach, bo Bóg by zaprzeczył sobie w jakimś stopniu, gdyby dał prawo naturalne, a później powiedział, a nie, nie trzeba. Tak, i być może to jest sedno tych ateistycznych argumentów, albo jakiś taki fundament w rzeczywistości tych argumentów, czy to ziarno prawdy, że faktycznie wtedy Bóg by sobie zaprzeczył, gdyby stworzył człowieka na poziomie takiego prawa naturalnego, człowiek rozpoznaje, że coś jest złe, a później mówi, nie, to wcale nie jest złe. Natomiast nie o tym mówimy. Tak? Nie mówimy o odwołaniu jakiegoś prawa, nie mówimy o zmienieniu tego prawa naturalnego, mówimy o pewnej bazie, która jest obiektywna, a później to objawienie ma pomóc przypomnieć pewne przepisy, czasami podnieść trochę poprzeczkę, czasami obniżyć trochę poprzeczkę po to, żeby ostatecznie doprowadzić ten naród wyżej. Może jedno słowo jeszcze a propos tego obniżenia poprzeczki, bo chyba tutaj być może dotykamy tutaj tego rdzenia jakby tych wątpliwości. Czy to znaczy, że Pan Bóg odwołuje jakieś swoje prawa? Teologia moralna to prawo naturalne dzieli na kilka różnych kategorii. To znaczy rozpoznaje rzeczy i człowiek jest w stanie po prostu rozumem rozpoznać rzeczy, które są koniecznie potrzebne dla normalnego funkcjonowania człowieka i później wnioski z tych koniecznie potrzebnych rzeczy, które są korzystne, ale nie są koniecznie potrzebne. I widzimy, że Pan Bóg w pewnych przypadkach dyspensował od tych rzeczy, które nie są koniecznie potrzebne. Na przykład był w stanie tolerować rozwody, wielożeństwo lub właśnie niewolnictwo. To są poważne sprawy, ale jednak ludzkość jako taka mogła się rozwijać i jako jednostka, i jako społeczeństwo przy tolerowaniu tych rzeczy, które optymalne nie były. Tolerowaniu w sensie takim nawet w tym prawie moralnym, które Pan Bóg w Starym Testamencie daje. Tu pojawiał się czasami zarzut ze strony ateistów, że no właśnie, to tak samo przecież Pan Bóg mógłby na przykład homoseksualizm w ten sposób tolerować. Nie. Dlaczego? Na poziomie rozumu możemy rozpoznać, że tym podstawowym, najbardziej podstawowym powodem, dla którego istnieje w ogóle ludzka seksualność, jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Dlatego to, co się bezpośrednio temu celowi sprzeciwia, nie może być tolerowane, że wtedy Pan Bóg faktycznie zaprzeczyłby sobie, bo jest to ten najbardziej podstawowy poziom, który rozpoznajemy w prawie naturalnym. A późniejsze wnioski, które jakby zasady, które rozpoznajemy, to byłoby korzystne. To jest korzystne dla człowieka, żeby nie istniało niewolnictwo. To jest korzystne dla człowieka, żeby nie istniały rozwody. To jest korzystne dla człowieka, żeby nie istniało wielożeństwo, ale zarówno jednostki, jak i społeczeństwo nie posypie się w tym momencie, w którym dla jakiejś poważnej przyczyny te rzeczy będą przez jakiś czas tolerowane. I to można jako tak rozumem odróżnić jedno od drugiego. Mam nadzieję, że wyjaśnia to sprawę, choć podejrzewam, że na pewno nie dla wszystkich, ale dla tych, którzy faktycznie szukają wyjaśnienia tej sprawy. Jeśli nie, to proszę o jak najbardziej precyzyjne pytania w komentarzach, to postaram się jeszcze te kwestie doprecyzować. Miało już chyba być podsumowanie, ale na wszelki wypadek jeszcze w dwóch słowach. Obiektywne prawo moralne, tak, to jest to prawo naturalne, pewna baza. Są tam rzeczy, które są nienaruszalne, to znaczy te rzeczy, które rozpoznajemy jako konieczne dla normalnego funkcjonowania człowieka, osiągnięcia jego celu ostatecznego, ale też pewnych celów doczesnych, podstawowych. Są rzeczy w tym prawie naturalnym, które są korzystne, pomagają, ale które nie są absolutnie konieczne i je w jakimś stopniu można dyspensować, w sensie Pan Bóg może dyspensować, tak my osobiście to raczej nie za bardzo. Później mamy zwyczajowe prawo moralne, które jest owocem różnych procesów, między innymi owocem właśnie również Bożego objawienia, jego przyjęcia lub nieprzyjęcia, to również ma swoje konsekwencje i to Boże objawienie może do tego prawa zwyczajowego wnosić różne rzeczy. Może się też zdarzyć, że zasadniczo objawienie zostanie przyjęte, ale zwyczajowe prawo moralne i tak je później w jakiś sposób wykrzywi, to się dzieje cały czas, tak? Również
u nas. No i zasadniczo człowiek, który już jakby odbiera jakąś, czy ma osobiście jakąś moralność, to jest jego osobista, subiektywna moralność jest wynikiem tej zwyczajowej moralności, która istnieje w społeczeństwie i jego jakichś własnych racjonalnych lub mniej racjonalnych refleksji, a czasami może bardziej nawet jego własnych słabości, które zmuszają go, żeby przyjął to, co robi, a nie to, co uważa za słuszne. A tym nieoptymistycznym akcentem, no ale niestety często tak właśnie jest, tym nieoptymistycznym akcentem myślę, że już czas, żeby zakończyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.